The first strange news I heard from Wuch was that people were beating up doctors in the streets and throwing stones at ambulances. Patients had died mysteriously in the ambulances. Forty paramedics had been arrested in Poland's second city. But no official was talking. I had no one to go to. All were gagged. Suddenly, I felt I had a way into this story. My editor-in-chief put me onto the first train from Warsaw. There had been a brutal assassination attempt on the man who had gone to the press with allegations about the ambulance men. The whistleblower had survived. He was the biggest undertaker in Łódź, a Mr. Strzelewski. That day I arrived in the city he was being fated. He was mad. Dzień dobry, panie prezydencie. Kłaniam się nisko. Do pańskiej dyspozycji. Dzień dobry państwu. Wszystkie panie obdarzymy kwiatkami. Panie też, chociaż takim tulipanikiem, proszę pani. Tu panią, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Same kobiety, panowie, nie, bo by ktoś pomyślał, że jestem z jakiejś mniejszości. Mr. Sklewski had taken over his mother's little flower shop when she retired and was now running a big chain of funeral parlors with flowers in the front and coffins in the back. Witam bardzo serdecznie jednorodniowego prezydenta naszego miasta, pana Witolda Strzelewskiego. Mr. Strzelewski had been generously donating money to a hospital for children with leukemia. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci. No, to mnie... To, nie. Dziękuję bardzo. Cała ta akcja mogła się odbyć tylko za zgodą samej osoby dzisiejszego dnia, prezydenta jednego dnia, pana Witolda Skrzydlewskiego. Dzięki niemu, dzięki jego darowi serca, ten cel zostanie osiągnięty. To jest bardzo duża kwota, przewyższająca dotychczas wszystkie inne licytacje przeprowadzane na terenie kraju. Panie prezydencie, to chodzi o prezydenta. W sądzie łódzkim toczy się proces. Kto i dlaczego miałby usiłować pana zabić? To znaczy się, już jest ustalone kto, ustalone jest dlaczego. Myślę, że ja nie powinienem tutaj w tym dniu akurat to mówić. Ale kto i dlaczego? Bardzo przepraszam, skupmy się może w dzisiejszym dniu i przy tej okazji na tematach związanych. Proszę panią, przepraszam bardzo. Nie, 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 nie. Przepraszam bardzo, dzisiaj nie jest ta okazja. Tak. Proszę nie odpowiadać na te pytania. Nie ma dzisiaj okazji do odpowiedzi na te pytania.
Bardzo panią przepraszam. Skończyliśmy ten wywiad. Dziękuję państwu bardzo. Proszę o opuszczenie tego pomieszczenia. Dziękuję państwu bardzo. Przepraszam pana najmocniej. Bardzo państwa przepraszam. Nie przewidywałem, że to w ten sposób będzie wyglądało. Bardzo państwa przepraszam. Przepraszam pana bardzo. At that moment, I assumed the attempt on his life was because Skrzylewski had talked to the press. But I was wrong. I had touched on something sensitive. When I tried calling him, he hung up as soon as he recognized my voice, and when I went to his office, they turned me away. I had no idea then what an influential man Skrzylewski had become. He had been a city councillor in Łódź for 8 years, 2 full terms. It was said that he was one of the 3 richest men in the city. He was also chairman of one of the best football clubs in Poland, and a former chairman of the Undertakers Association. Gdzie jest pan Skrzydlewski? Państwa poszukują pana. Pan Skrzydlewski do dzisiaj nie wiem gdzie jest, chyba przyjedzie na mecz dopiero. Nie, bo jego samochód tutaj stoi, jest gdzieś ja na stadionie. A tam w tym biurze zarządu nie siedzą w każdym razie. Nie, proszę pani. Skrzydlewski's company had grown from that little flower shop into a corporation with 400 employees with their own graveyards. He controlled 60% of all the funerals in Łódź, a city with 1 million inhabitants. The main suspect for the attempted murder was the post-mortem examiner at the city morgue. I went to see him, Mr. Tomalski. He said Skrzydlewski had used all his influence to terrorize him, and when Tomalski went to the police, the whole thing got out of hand. Zatrzymuje mnie facet na ulicy i mówić i na policji na temat Skrzydlewskiego, no to on mi sprzeda noża. To było wszystko cholernie realne. Zgłaszałem się na policję, zgłaszałem się do prokuratury, zgłaszałem się do CBOS-u, gdzie miałem kontakt z panem Teperem. Pan Teper najpierw zapewnił mnie, że sprawę załatwi. Później przyszedł i stwierdził, że on ma czerwone światło, on nie może ruszyć pana Skrzydlewskiego. Ja już w tym nic nie rozumiałem. Jacek Pomalski. Teraz proszę dla siebie nazwisko i do porozumienia. Gdzie Jacek Tomalski. To Witold Skrzydlewski zrujnował moje życie i moją rodzinę. Nikt więcej. Ja nie miałem żadnych wrogów. Wiem, że to jest człowiek bardzo bezwzględny, że to jest człowiek, który nie wie, co to znaczy odmowa tego, co on mówi. To jest człowiek, który no, po trupach idzie do celu. Mówi, że jest katolikiem. Ja nie wierzę w to, że on jest katolikiem. To jest człowiek, który no, wierzy chyba w diabła, satanista. Inaczej go nie można nazwać. Ja tego nie przeżyję. Po mnie przyjedzie firma Haskrzydlowska, więc stąd wywiezie ją. No, jestem skończony człowiekiem. When I asked Tomalski why he had tried to kill Skrzydlewski, he said I should attend the trial the next morning and I would understand. I also reckoned it was as good a way as any of seeing Mr. Skrzydlewski again. Udzielam głosu oskarżycielowi. Proszę bardzo. Otóż, Wysoki Sądzie, bohaterowie tego dramatu to z jednej strony pokrzywdzony Witold Skrzydlewski, także jeden z łódzkich przedsiębiorców pogrzebowych, osoba zaufania publicznego,
przez dwie kadencje wybierany do Łódzkiej Rady Miejskiej, wspierający sportowców, wspierający ludzi kultury. Z drugiej strony na tej sali siedzi oskarżony Tomalski, laborant sekcyjny, pracujący od wielu lat w Wojskowej Akademii Medycznej. Okazuje się, że oprócz pracy zawodowej laboranci sekcyjni odpłatnie ubierali zwłoki i początkowo przez kilka lat osiąga właśnie w związku z tym znaczne dochody z tego ubierania zwłok. Prowadzi z kilkoma osobami własną działalność gospodarczą. Natomiast w sytuacji, kiedy firma Witolda Skrzydlewskiego uruchamia swoją chłodnię, mniej zwłok trafia do Wojskowej Akademii Medycznej. Dlaczego miało miejsce to zlecenie? Dlaczego miał zginąć Witold Skrzydlewski? Otóż wyraźnie mówił, że spodziewa się, że kiedy zginie Skrzydlewski, to Tomalski będzie miał więcej pieniędzy. Oskarżonego Tomalskiego, który dopuścił się ponad wszelką wątpliwość zarzucanego mu czynu, należy surowo ukarać, o co Wysoki Sądzie wnoszę. Dziękuję. Słuchamy, panie Tomalski. Wówczas na tym spotkaniu Witold Skrzydlewski zaproponował mi współpracę. Miałem przekazywać dane wszystkich zmarłych, którzy trafiali do szpitala WAM. Miałem przekonywać rodziny zmarłych, że jeżeli już na przykład część załatwiły rzeczy, prawda, w innej firmie pogrzebowej, do firmy H. Skrzydlewska. To miało wyglądać w ten sposób, że miałem opluwać firmę, która załatwiała już, czy wzięła się za załatwienie, a chwalić firmę H. Skrzydlewska. I wówczas ja powiedziałem, no niestety ja na takie coś nie idę. Tomalski's wife, sitting at the back of the court, suggested that I find out about a man called Sumera. It was only later I realized why he was living in another city. Sumera was in hiding. Dzień dobry, witam. Witam pana. Bardzo miło. Mi również. Chciałabym się dowiedzieć, tak jak już rozmawialiśmy, chciałabym porozmawiać między innymi o panu Tomalskim, dowiedzieć się właściwie, kto to jest za człowiek, Jacek Tomalski, pana zdaniem. No, człowiek, który otoczył się gronem osób, które go popierały, lubił mieć dużo do powiedzenia, rządzić, lubił pieniądze, również lubił je wydawać. Czy był to człowiek chciwy na przykład? Czy on z chciwością... Nie, jego chciwość polegała na tym, że lubił rozdawać, żeby zarobić. Także człowiek nawet z tego, co słyszałem, był nazywany, tytułowany pułkownikiem, lekarzem. Natomiast głupota jego polega na tym, że zabrnął za daleko. Jeżeli ktoś ma koronę, to nie trzeba nakładać jeszcze jednej, bo one się nie utrzymają. Miał jedną i był dobry. A wtedy tak się zdarzyło, że ten człowiek potrafił zorganizować grupę 40 firm, nie tylko zakładów pogrzebowych, ale pokrewnych. I on to zrobił, skrzyknął, miał to w swoim ręku. I dzisiaj, czy szanowny pan Witold powie tak czy inaczej, ja twierdzę, że się bardzo tego bał. So it seemed that Skrzydlewski and Tomalski had had a power struggle over control of the Undertakers Association. But if Tomalski had come out on top, then why did Tomalski want to kill Skrzydlewski? If anything, the reverse would have made more sense. Sumera encouraged me to give Skrzydlewski another ring. He said Skrzydlewski is an understanding person. I was taken aback, because he now sounded friendly. He even offered me a lift to court if I dropped into his office in the morning.
All of a sudden, he was trusting me completely. While he picked up his Mercedes, he just left me there, alone in his headquarters. His grand friends and connections were plain to see. Maybe that was what he wanted to boast about. I just wanted to know why Tomalski had tried to kill him. Panie Witoldzie, co pan właściwie takiego zrobił, że Tomalski i paru facetów zrzuciło się na płatnego mordercę? Czym pan ich tak rozjuszył? Jestem jak niedźwiedź, bo jestem ociężały, tęgi. Ja mogę drzemać i jak niedźwiedź jakby śpię, prawda? I oni mnie obudzili. A niedźwiedzie jak się obudzi z takiego snu zimowego wcześniej, to on jest bardzo zły. A jak oni to obudzili pan? Ten Tomalski umiał tej całej głupiej bandzie, proszę pani, tym innym zakładom zrobić z mózgu wodę, że oto, proszę państwa, to wszystko, że oni mają mniej roboty, to jest wina Skrzydleckiego. Skrzydlecki robi 500, 1000 pogrzebów, no może 2000. To jakby robił takie ilości, to chyba by jednego żywego w Łodzi nie było, tak? Tomalski's supporting witnesses came from the undertakers of the association they had both at one time chaired. Czy słyszała pani, żeby pan Tomalski miał jakieś kłopoty dotyczące zastraszania jego osoby? Tak, pan Tomalski otrzymywał masę, tak twierdził, telefonów z groźbami o każdej porze dnia i nocy. Następne z tego było spalenie jego samochodu. Czy pan Tomalski groźby łączył ze Skrzydleckim, czy z inną osobą? Tak. A z czego takie wnioski, że się wyciągali, wy wszyscy? Ponieważ te telefony i wszelkie inne niepowodzenia pana Jacka dopiero zaczęły mieć miejsce po tych pismach. Te pisma w sprawie USC w jakiś sposób utrudniały działalność z firmy Skrzydleckiego, tak? Tak. Może pani pozostać na sali, ewentualnie wyjść, jak sobie pani życzy. Jeżeli będzie pani wychodzić, to poproszę pana Korocha. No to mnie nie wiadomo, może tak. Świadek Krzysztof Koroch zeznaje. Na pytanie obrońcy, tak? Proszę pana, czy słyszał pan kiedykolwiek, żeby ktoś panu Jackowi Tomalskiemu groził, czy żeby pan Jacek Tomalski się czegokolwiek bał? No tak, tam spalono mu samochód. Dokładnie, czy otrzymywał jakieś groźby? Znaczy no, z tego co mówił, to podobno tam grożono jego córce. Grożono jego córce. Do szkoły ją odprowadzał. Czy pan miał jakiś pogląd, pański pogląd? Może wynikający jakiejś wiedzy? Że kto za tym mógł stać? Miał pan jakiś pogląd, a może ma pan teraz taki pogląd? Wtedy to był Włodzimierz Sumera. Proszę pana, czy pan Sumera w tym czasie, kiedy się spalił samochód, to był czyim pracownikiem? Czy pan wie? On miał firmę Non Omnis Moria. Proszę pana, czy te firmy były powiązane z firmą pana Skrzydleckiego w jakiś stopniu? Czy oficjalnie, to nie wiem. Nieoficjalnie raczej tak. Widzicie, to będzie źle. I za rok będzie jeszcze więcej. In court, Tomalski proved that he'd been unfairly sacked from his job. His boss testified that the order had come from the hospital director. And Tomalski claimed that Skrzydlewski had used his connections to get him fired. Tomalski was so fed up that he started ranting about bumping off Skrzydlewski. And one day a contract killer made an approach. Był telefon. W zasadzie ktoś się powołał na przyjaciela. Spotkałem się z człowiekiem. I
Były to trzy spotkania. Na pierwszym spotkaniu mężczyzna stwierdził, że on mi pomoże rozwiązać mój problem ze Skrzydlewskim. Na drugim spotkaniu pytał mi się, czy chcę go zabić, czy nie. Stwierdziłem, że tak, no, że mnie wszystko jedno. Dla mnie było najważniejsze, tak jak ja jemu powiedziałem nawet, najważniejsze jest to, żeby ten człowiek dał mi święty spokój. No i ustaliliśmy kwotę, że to będzie 50 tysięcy. Na trzecim spotkaniu wręczyłem w samochodzie, dałem mu kopertę z kwotą 25 tysięcy, bo pierwsza rata miała być 25 tysięcy i druga rata miała być następne 25 tysięcy. Ja nie myślałem po prostu, mnie nic nie interesowało, mnie interesowało tylko to, żeby ten człowiek dał spokój mnie i mojej rodzinie, nic więcej. Tomalski's plan had been daring. Kryslewski was to be gunned down during an assembly of the city council. And this is where he would have ended up. Skrzydlewski had already built and prepared his final resting place. Needless to say, it was the graveyard's most grandiose tomb. Uzgodniono, że w dzielnicy Śródmieścia, jak będę wychodził z urzędu, mają mnie rozwalić. Po co? Żeby jeszcze mnie po śmierci denerwować, bo by mnie moje zwłoki zabierała moja konkurencja, klepsydra, i zawiozła do niego do WAM-u. A on by tam mi się nade mną pastwił. Chyba bym mu na tym stole ożył, no. But what Tomalski didn't know was that the contract killer was a policeman in disguise. An undercover agent with a full rig of microphones under his coat. The head of police had given him the code name Jurek Killer. Więc Jerzy Killer wziął od niego tam, ile tam, 25 tysięcy złotych. Jurek Killer. Co to jest? Ja taki film oglądałem. Jerzy Killer. To smutne, że nawet policja potrafiła tak zażartować z idioty. No i z tym Jurkiem się układał tam na kasę, prawda, był sfilmowany i tak dalej. A więc gościu chciał się ukryć w szpitalu, że miał taką przypadłość, że tam coś w serce mu nie domagało, jakieś tam zawały i tak dalej. Więc zawezwał karetkę, że on jest chory na tę okoliczność, no nie? To jest dobry taki... Znaczy, dobry pomysł na schowanie się. No i cóż, no przejechała karetka po niego, ale zielona. Tomalski knew what a green ambulance meant. When he looked out of the window, he saw that they were passing the hospital by and going straight to the jail. The church in Poland is her most important, richest, and perhaps her most powerful institution. A to wszystko, wie pani, to co tu pani widzi, to nie mogę głośno mówić, w nowym roku ten budynek i to też to wszystko zburza. Skrzylewski had become a well-connected man, but there was one connection that was his most sacred. During his 8 years as a city councillor, he donated his entire salary to the church. Dobry. But his company got a monopoly for burials in all the Catholic cemeteries in Łódź. Ile pan sprzedał w tym miesiącu pogrzebów? Pięć. No. Także to po prostu... My tu nie mamy szpitala, nie mamy... Nie jesteśmy tu w dzień i w nocy, to jest ta różnica. Także, ale...
myślę, że jak będziemy mieli tam swoją chłodnię, wszystko, coś tu pomyślimy z tym cmentarzem, co tu jest ten katolicki, to będziemy mieli z górki. Tam dzisiaj jest administracja w tamtym budynku cmentarza, widzi pani w tamtym po lewej stronie. A pomyślimy, że wie pani, jak będzie administracja. Domyśla się pani, no nie? Już pan załatwił? Proszę pani, wyroki boskie są niezbadane, no. When the 40 paramedics had been suddenly arrested, doctors and ambulance drivers had been beaten up in the street that day. People were outraged. The news leaked out that many of the suspects were not only paramedics, doctors and ambulance men, but also undertakers. According to the newspapers, it had all started when Poland became a free market. The government had begun handing out funeral subsidies, overly generous, out of all proportion. Privately run funeral homes sprang up all over the city. The competing undertakers started a wild chase for bodies. The undertakers were accused of bribing the ambulance men. The ambulance men were suspected of not saving patients' lives in order to provide corpses for the undertakers. The bribes got so large, they finally equaled the monthly salary of an ambulance driver. Papers also said that the man who started it all was Sumera. Sumera had originally been an artist, but never made ends meet that way, and so he became a paramedic. But by the time the funeral subsidy had grown so large, Sumera had handed in his resignation and become an undertaker. He was the son of a famous lawyer. Today, he was roaming the streets, jobless and always asking for cash. When I gave him some, he had no problem talking about how he had treated the people at the ambulance service when he opened his own funeral parlor. Proponowałem telewizor, coś do spania, to takie smutne. Normalnie, woziłem im wodę. Nie było tak, żebym widział kogokolwiek gotowy pijanego. Ale po pracy, no wiadomo, no mężczyźni sobie po prostu tak organizowali czas, że sobie robili imprezę czy gdzieś. I woziłem im łódkę. A potem? Zdarzyło się, że może koniak. Wiadomo, że na Dzień Kobiet dla wszystkich pań, które tam pracowały, były kwiaty. No to normalne, jakieś tam bomboniery i tak dalej. Ale później okazało się, że ktoś mnie przeskoczył. Był lepszy. Dawał pieniądze. Znajomym różnym w żartach mówiłem, że słuchaj, jakbyś zasłab, to jak pogotowie wjedzie, no to powiedz, że tyle i tyle płacisz za ratowanie, tak? Bo nie wiadomo, ja broń Boże, nie chcę tu nikogo pomawiać, ale czy tak do końca wtedy ktoś tam kogoś pompuje, to serce ratuje, no to jest to tak różnie. Tutaj tą ulicą właśnie jeździ Tomalski. Jeździ? Czy jeździł? Jeździ, bo tam jest na końcu więzienie, gdzie on siedzi. Aha, tu go położą na proces. Tak, i podczas tego zobaczył już, co myśmy tu wybudowali. Widzicie, to jest chata szydłowska.
Ja, no wszyscy powiedzieli, że za tym wszystkim może stać Sumera, ale jednocześnie za spaleniem mojego samochodu, że może stać Sumera, ale jednocześnie wiedziałem, że zresztą to wszyscy się z tym zgadzali, że Sumera bez zgody i wiedzy Skrzydlewskiego by nic nie zrobił, pracując w firmie Nonon Smory. Nie mogąc mnie zgnębić inaczej, prawda, doprowadził mnie do totalnego rozstroju nerwowego. O tym wiemy. Też pan, to pan już mówił ci... Zdecydowany jako... byłem, no w sumie na wszystko, no, żeby tylko zapewnić bezpieczeństwo mojej rodzinie. Problem. A w szczególności córce, prawda? Tak, bo mieli z niej zrobić K, a pana głową mieli grać piłkę, tak? Tak. No, to wiemy też, no. A ja w sumie, no powtarzam się, prawda, ale powtarzam to samo. Ja w sumie nie szukałem, prawda, zabójcy. A Witold Skrzydlewski dowiedział się, prawda, że ja takie rozmowy przeprowadzam. Najprawdopodobniej, to jest moja ocena, prawda, to jest tylko moja ocena, że dowiedział się o czymś takim, wiedział, w jakim jestem stanie psychicznym i po prostu podstawił mi takie osoby i policja zrobiła po prostu swoje. Skrzydlewski started work at 5 in the morning. He slept in his office on a small sofa 7 days a week. The only thing I ever saw him spend his money on was his own speedway team. He said for him, life was a race. On the back of his speedway riders' jackets, he had printed the motto, "If you pass me, you'll end up with the Skrzydlewskis." Kapitan zespołu od 5 sezonów w Opolu, Sławomir Dudi Dudek. One morning before Skrzydlewski's daily inspection of his hearses, he had just discovered that one of his men had run off with some money. Takich rzeczy się nie robi i ten pan bardzo mocno to zapamięta, że takich rzeczy się nie robi. Wyskoczysz, cyk, cyk i już. I po bólu. Jego kurwa ma nie być dzisiaj. No 2 metry pod ziemią ma się znaleźć, no. Prawda? No oglądamy samochodziki, synkowie. Jak to jest? No nie. Dobrze jest. Czyja to bryczka? Jaczka! Otwieraj. To nie mówię. A czyj to jest? No to co ty nie wiesz? To jest pierwszy nawciarz we firmie. Jeśli wyjeżdża trzeźwo samochodem, to jest to nieszczęście. Zazwyczaj jest po jednym głębszym. Trzeba sprawdzić, czy panowie nie mają kart. Czasopism porno. O, no kolego, czyje to jest? Ty, bierz te buty, ty, Tomek. Weź te buty. Czy to nie moje? Czyje to buty? A to tego. Tyś tak kogoś bez butów pochował? No po tyczak. Evidence was emerging that big money had been going to the undertakers rather than to the families. The undertakers brought an agreement for immediate signature whenever they picked up a corpse. They knew that half an hour after someone had died, no relative would be in a fit state to read anything. At that point, the funeral subsidy of €1,000 was legally transferred to the undertaker. Thank you.
Szymelski's wife had told me that Skrzylewski wasn't all that innocent when it came to the necro business. Ask my husband about it, she said. Co to znaczy, jak pan mówi, że pan Skrzydlewski tu będzie siedział? Pani Maniko, dam może taki drobny przykład. Bo to, że pan Skrzydlewski jest tam powikłany w pewne rzeczy, to wyjdzie. To wyjdzie samo przez się. W jakie rzeczy jest uwikłany? Jeszcze raz powiedziałem, pani Maniko, ja bym nie chciał za prokuraturę pewnych rzeczy zrobić. I felt I ought to confront Skrzylewski with Tomalski's prediction. Bo tak naprawdę pomysłodawcą pogotowia to jest ojcem chrzestnym, to jest Tomalski, nie kto inny. Tego systemu? Tego systemu, proszę pani. To jest jego system. Przecież jego żona pracowała w statystyce, wydawała karty zgonu w pogotowiu. No. To jest jego system. Dlaczego on ten system wymyślił? Dlatego, żeby mieć osoby zmarłe, proszę pani, do ubierania, bo woziły wszystkie do jego chłodni, tak? No. Myślę, że po prostu ta sprawa musi mieć taki swój finał, że może ja umrę na serce i się skończy, albo tamten umrze na serce i się skończy, bo tu innego widać finału nie będzie. No. Czyli albo on, albo pan. Tak mi się wydaje, no. Tomalski's trial was coming to an end, and it was time for the defense to deliver their summing up. Prowokacja policyjna jest to nieznana kwestia od do niedawna w naszym ustawodawstwie. W tym momencie mamy do czynienia z prowokacją czynną, najbardziej niebezpieczną, ponieważ ona doprowadza do ujawnienia i do spowodowania przestępstwa, które w rzeczywistości mogło w ogóle by nie istnieć. Zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich jest autorytetem papież, ale właśnie on przebaczył pokrzywdzony Skrzydlewski jest wychowany w wierze chrześcijańskiej i myślę, że też na pewno mógłby przebaczyć oskarżonego Tomalskiemu, a oskarżony Tomalski naprawdę na to czeka. Dziękuję. Ja wiem, Wysoki Sądzie, że teraz muszę ponieść konsekwencje mojego czynu. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to było bardzo złe, bardzo mi jest przykro z tego powodu. Ja przepraszam pana Skrzydlewskiego, że coś takiego chciałem zrobić. Przyłączę. Czy chce pan coś jeszcze powiedzieć ponadto? Mnie osobiście jest szkoda tutaj oskarżonego Tomalskiego i gotów byłbym mu wybaczyć, gdyby nie to, że już dwukrotnie z więzienia próbuje to samo zrobić. Już dwie osoby, potoczy się postępowanie w tej sprawie, nie jedna, tylko dwie. Więc myślę, że trudno jest żyć człowiekowi, któremu się cały czas do tyłu oglądać. Dziękuję. Chce pani wyjść? Na dziąbko. Pan się źle czuje? Tak, trochę. Nie pan usiądzie. Wysoki sądzie, może z 15 minut przerwy. No oczywiście. Dla mnie za ciężkie. Niech pan przerwie. Jakby pani dała radę powiedzieć, jak pani widzi przyszłość? Swoją bardzo czarną, córki również. Jest szkalowana w szkole. Chodzą za nią, rozstrzają ją, że to idzie córka bandyty. Thank you.
jak idę właśnie na widzenie tam do więzienia, żeby zobaczyć się z tatą, to mam 500 tematów i nie rozmawiałam o tym z tatą, tylko się raz spytałam, czy to prawda. Oczy mu się zaszkliły, ja się rozpłakałam i nie uzyskałam. The verdict against Tomalski was handed down. Skrzylewski would hear it in court that afternoon. Tomalski got it first, by fax, delivered to his cell. Co jest? Nie, jeszcze nie wiem. Dobra. To Tomalskiego. Pan Tomalski? Według sądu. Przepraszam bardzo, czy ja się mogę gdzieś odwoływać? Coś tu nic nie napisali? To już jest po apelacji. No ja wiem, ale to po apelacji, ja wiem, że wyrok jest prawomocny, ale chyba jest dalej jakaś forma odwołania. Kasacja, nie kasacja, inne rzeczy. Ja nie mam prawa? No to nasz sąd to jest piękne. Teraz tylko chłopcy. A ból. Tomalski got 12 years for attempted murder. Po tym wszystkim widać, pani Moniko, jedno, że w łódzkim sądzie nie liczy się sprawiedliwość, nie liczy się prawda, liczy się tylko się skurwysyństwo, pieniądze i układy, nic więcej. Skrzydlewski to już mi powiedział w 2001 roku, że właśnie taki wyrok dostanę. I taki dostałem. To o czym tu mowa w ogóle? Jaka tu jest sprawiedliwość? Gdzie tu jest ta sprawiedliwość? Łódzki sąd i sprawiedliwość? Nie ma takiej możliwości. Korupcja na korupcję i korupcją pogania, nic więcej. Panie Witoldzisz, jest pan zadowolony z tego wyroku? No nie wiem, czy można być zadowolony. Wolałbym, żebym w ogóle nie był w sądzie, prawda? Żeby ta rzecz nie miała w ogóle miejsca. Przebaczył pan Tomalskiemu? Ja jemu przebaczyłem, dlatego że ja uważam, że on naprawdę dał się podprowadzić innym ludziom. On sam nie miał tych pieniędzy, jeśli... No, proszę państwa, no ja nie jestem od takich spraw, ale myślę, że on zrozumie to, że stał się narzędziem w ręku innych ludzi. Pan wziął winę na siebie, zachował się według mnie charakternie, jak mężczyzna. No. Nie chciałbym o tym więcej mówić, bo to troszeczkę mnie dzisiaj dotknęło. No. Pierwszy raz. Tak jest życie, prawda? No, nie przypuszczałem, że mnie dzisiaj to tak dotknie. Ale co pana tak najbardziej dotknęło? W środowisku nie ma potępienia ten człowiek. Nie ma. Wszyscy się go litują, wszyscy nadal plują na mnie, wszyscy mają pretensje, że ja żyję. No, to więc to jest najgorsze.
I doubted whether Tomalski would kill himself. But, as his despair had led to stupid moves before, I wanted to let his wife know about his reaction. But our conversation took a more intimate turn. No, za jednym żartem. Gdybym w ogóle mogła cofnąć tak, czas. Tak, cofa pani czas do 1988 roku. W życiu bym nie wyszła za mąż. Nie zrobiłabym tego głupstwa drugi raz. Za Jacka. Niestety. I ona to wie. Ale wtedy wychodziła pani za mąż z miłości. Nie, z rozsądku. Bo córka już miała 6 lat i zakleszła do szkoły. Po prawo tutaj, elegancko. No więc otworzyliśmy tam taki budyneczek, nieduży, pomalowaliśmy go na niebiesko-biało, w sobotę został poświęcony, w poniedziałek rano dzwoni chłopak, żebym trochę białej farby przywiózł. Ja mówię, co, opisali? Nie, mówi tu tego, no to jadę. Podjeżdżam samochodem, wychodzę, staję przed tym budynkiem i czytam. Skrzydlewski to chuj. No, mówię, może być. Skrzydlewski to kurwa. No, mówię, niech będzie. Ale Skrzydlewski to stary pedał. To już przesadam, więc trzeba kogoś mordę walić. Ale nie było kogo za bardzo, bo sami starsi ludzie byli. I wszyscy myśleli, że ja to zamaluję szybko. Natomiast ja mówię, niech będzie. Niech będzie. I zaczęły wycieczki, przecież wszystko. I zaczął się ruch w interesie, żeśmy sprzedali. Zakładałem, że w pierwszym miesiącu, jak sprzedamy 5 pogrzebów, to wszystko. A żeśmy sprzedali 14. Ale jak żeśmy zamalowali, to teraz mamy mały ruch. I się zastanawiamy, czy nie namalować, kurde, teraz. Drugi raz, no. Także to jest wesoło, no. I wanted to see Tomalski before catching the train back to Warsaw. In Poland, we use each other's first names in special ways, depending on how close we are to someone. The only one I'd ever heard calling Witold Skrzyszewski Witek was his old mother. Zobaczycie moje wspomnienia, chciałem pisać te wspomnienia swoje z czasów, kiedy pracowałem w Pogotowie, później praca moja cała w tym, całe nieporozumienia z Witkiem, no wszystko zacząłem z nudu. Tak, Witek. Kolega? Byliście kolegami? Byliśmy kiedyś. Byliśmy na dość dobrej stopie. To przez okres około, ja wiem, od 90 chyba pierwszego roku do 98 roku. Od czasu, kiedy ja zostałem przewodniczącym Ludzkiego Stowarzyszenia. To się ta znajomość urwała. Zaraz przed tym, jak ja zostałem tym przewodniczącym, dostałem propozycję takie nie do odrzucenia, które odrzuciłem, bo już wtedy podpadłem bardzo mocno. Znaczy współpracy z Witkiem bardzo mocnej na zasadzie, że wyeliminowania wszystkich, a zostawienie tylko firmy jednej. Co się stało? The latest news was everywhere. One of the paramedics had confessed. He had admitted to poisoning at least 11 patients in order to sell the bodies to the undertakers.
The poison he had used was a potentially lethal drug called Pavulon. Neither the paramedic's name nor his face was revealed. He was simply the Pavulon man. In Poland, the judge is the main interrogator, and the toughest one was on the case. But it was rumoured that the prosecutor had no proof. He was forced to depend on the Pavulon man's courtroom confessions. The anonymous man now had a name, Mr. Nowaczem. Zrozumiał pan treść aktu oskarżenia? Tak, proszę sądu, zrozumiałem treść aktu oskarżenia. Proszę oskarżonego. Oskarżonemu w procesie karnym przysługuje szereg uprawnień. Jedno z nich, chyba najważniejsze, to uprawnienie do złożenia wyjaśnień w sprawie. Proszę sądu, będę chciał złożyć wyjaśnienia w tym zakresie. Pouczony oświadcza, iż chce złożyć wyjaśnienia, słucha sąd i myślę, że wszyscy tu zgromadzeni pańskich wyjaśnień. Wyjaśnienia moje złożone w prokuraturze podczas toczącego się śledztwa nie stanowią prawdy. Były złożone pod silną presją strachu, nakłaniania mnie do takich wyjaśnień, jakich życzy sobie oskarżyciel. Tam tylko w obecności prokuratora, który bym powiedział, że naskoczył na mnie i mówi: Nowocień, ty chyba nie chcesz teraz tego wszystkiego odwołać, bo inaczej to zobaczysz, ja tak zrobię, że ty stracisz życie. Takie były dosłownie Przepraszam, niech pan powtórzy tą ostatnią wypowiedź. Tak pan prokurator powiedział. No, właśnie nie wiem jak, bo pan w zależności od, nie wiem, od humoru... Że razu... jeżeli będę chciał odwołać te wyjaśnienia, bądź się cokolwiek zaprzeczyć, to zobaczysz, Nowocień, że ja ci załatwię, że ty stracisz życie. Chief physician who first aroused suspicions that patients had been poisoned. He began by checking the use of drugs handled by the ambulance men. Pavulon is a very rare drug, used solely to paralyze a patient's normal breathing when on a respirator. He found that the use of this very rare drug was exceptionally high. Bewildered, he went home but couldn't stop pondering. When Pavulon is used, a disposable intubation tube is essential to connect to the respirator. He went back to work later that night, took down a binder from the shelf, and found that the consumption of intubation tubes was nil. Uważa pan, że to możliwe, że ktoś zabijał Pavulona? Panie, nie mogę tego wykluczyć. To jest lek, który użyty w tym celu powoduje śmierć no chyba najgorszą z możliwych dla człowieka. Dlaczego? Uduszenie się przy zachowaniu pełnej świadomości do końca. I bez możliwości obrony jakiejkolwiek. Ci ludzie nie są w stanie ruszyć ręką, obronić się, krzyczeć, czy nawet cokolwiek wyszeptać. Ale... Ja pytam o Pavulon, a pan tutaj w kilku protokołach opowiada bardzo precyzyjnie o sposobie działania Pavulonu, czasu, w jakim człowiek umiera. Panie Nowocień, pan słucha. Czasu, w jakim człowiek umiera, reakcji organizmu, wyglądu człowieka po śmierci. Są rzeczy, których nie wie, nikt to nie widział czegoś takiego. Niech pan powie, skąd to się wzięło. Tak, ja już powtarzałem sądowi, że sposób widzenia śmierci w pogotowiu przez 12 lat jest taki, jaki widziałem tutaj. Jest dla mnie zawsze tragiczny i dramatyczny. Proszę sądu, powiedziałem, że całą w zasadzie tą najbardziej negatywną stronę Pavulonu zdobyłem w prokuraturze.
Now the word was out that even the ambulance dispatcher had been on the Undertaker's payrolls. A Dr. Roman Korchak had gone to the police. He had evidence that an ambulance dispatcher had delayed ambulances on purpose, so there'd be more bodies to sell. Miałem przypadek otrzymania zlecenia wyjazdu do pacjenta porażonego prądem, która to wizyta była bardzo opóźniona. Kiedy przyjechałem na miejsce, człowiek już był młody, około 40-letni człowiek, mężczyzna, był porażeniu prądem już właściwie bez cech życia. Próby reanimacji spełzły na niczym. No i starszy dyspozytor później próbował wmówić mi, że przyjechaliśmy o dużo wcześniejszym czasie, niż miało to miejsce w rzeczywistości. Znaczy Sender próbował po fakcie zafałszować dokumenty? Wydaje mi się, że mogło to mieć miejsce. Sender otrzymywał najprawdopodobniej pieniądze od firm pogrzebowych. Wśród tych firm, które przychodziły do pogotowia z propozycjami, pojawiał się Skrzydlewski? Na pewno. It was the turn of the ambulance dispatcher, Mr. Sender, to be sacked. Apparently, he was the one Dr. Korchak had accused of intentionally delaying ambulances. It was the chief physician at the ambulance service who had revealed the delays. He compared the timings of the emergency calls with Mr. Selder's own time records. Inicjator całego procederu, właściwie autor całej afery. Czyli procederu sprzedawania informacji. Informacji, tudzież tych deformacji, które z tego wynikają. Czyli ma pan na myśli uśmiercanie pacjentów, przyspieszanie śmierci pacjentów. Nie bezpośrednio przez niego, ale w sumie jak to się wymknęło spod kontroli, to nadal uważamy, że on jest odpowiedzialny za to. Poza tym ciążą jeszcze przecież nad nim zarzuty oprócz wątku korupcyjnego i sprawa opóźnienia celowego wyjazdu, czyli de facto to czym jest. Też formą uśmiercania tych pacjentów, by stracili szansę szybkiego dojazdu. Facet ten cały Sender, z tego co się czyta w gazecie, tak, prawda? To albo nie jest do końca tak wszystko, jak jemu się zarzuca, albo jest wyjątkową, przepraszam, kreaturą, tak. No bo to wie pani, to trzeba ja mieć. Ja dlatego pytam, czy pan go zna, bo byłam ciekawa, jak on wygląda. Nie. Jest tak z telewizji, to widać, że jest taki grzeczny, ułożony gość, prawda? Dzień dobry. After many attempts, I finally managed to meet Mr. Sender. Dziękuję. Największa firma obecna, pan. Nie straszył mnie pan właściciel dużej firmy, a odwrotnie, przyjechał z kwiatami, z butelką wina i zaproponował współpracę. Przepraszam, nie jestem pedałem, żebym do faceta chodził z kwiatkami. Jakby to była elegancka, proszę pani, dyspozytorka, to poszedł z kwiatami. Jakby pani powiedziała, że poszedłem z flachą do gościa. Więc jest to nieprawda. New evidence and testimony were popping up all over the place. They indicated that all the bribes had been handled by the ambulance dispatcher, Mr. Sender. Dzień dobry. A jak pan udowodni, że pan nie wziął łapówki? A jak pani udowodni, że wziąłem? Na podstawie zeznań na przykład pracowników firm pogrzebowych, którzy przyjdą i zaświadczą, że oni panu płacili. Jak? I tu nie chce pani wejść, nie chciałbym, żebyśmy dalej wchodzili. Przyjdą i powiedzą, że panu płacili. Dawali mi do ręki. Tak, a za to pan... Super. I powiedzą, że za to pan miał opóźnić taki przyjazd i za to oni mieli mieć takie zwłoki dostarczone. I potem tak się stało, że pan Iksiński rzeczywiście... Jak będzie taki zarzut, będzie super sprawą.
jeżeli będzie taki zarzut. To będzie super sprawa. Jest bardzo łatwo udowodnienia nieprawdziwości takiego, takiego zarzutu. W jaki sposób? Nie chcę teraz powiedzieć. Ale jest pan przygotowany na tego typu obronę. Oczywiście. Oczywiście. The opening ceremony for Mrs. Skrzydlewski's 32nd funeral parlor was to be performed by the bishop. But I got the impression that the bishop did not want to be seen together with Mr. Skrzydlewski. When I arrived, the bishop had slipped out the back door. I tak to czyli jest. Sama śmietanka już było. A oni będą mieli tutaj swoje biuro, tak? Przeniosą z tego cmentarza, bo mama mówiła, że będą mieli... To będzie ich biuro. To jest biskup Ziółek, ten, który dzisiaj był? Tak. Czyli co, nie ma szans, żeby jakoś z ich... włączyć do tego filmu. Włączyć to nie, to jest za dużo powiedziane. No nie, żeby nie. Może przy następnej okazji, jak pan będzie się z nimi spotykał, czy oni są w ogóle na nie. To znaczy się, proszę pani, może gdybym nie powiedział, o czym ten film, jaki jest zamysł, to by nie było na nie, ale... I to może pan źle powiedział, co pan powiedział. No, proszę pani, no powiedziałem tak, jak już się zorientowałem, jak mi wytłumaczył pan Sumera. I now realized that the three of them had already begun working together in the early 90s. Sumera, experienced ambulance paramedic. Tomalski, unofficially in charge of the main morgue where all the bodies were taken. And Skrzydlewski, the experienced businessman. The three became the kings of the necro business. Until something got in the way. Nie chciałbym nikogo obrazić, ale myślę, że szanowny pan, który kocha kwiaty, poruszał się w tym temacie jak goryl w nowoczesnym centrum handlowym, więc chciał zdobyć sobie takiego poplecznika, który go będzie troszeczkę prowadził, czyli poda mu rękę. To koleżeństwo to było takie szemrane, bo każdy się każdemu kłaniał, nawet się całował, ale to tak jak Breżniew z Honeckerem chyba. Podtekst tego był zwyczajny, finansowy. An arrested ambulance driver had started talking in prison about what had been happening in the ambulances. Proszę. Proszę. Dziękuję. Some said he was lying to discredit Dr. Korczak. Dzień dobry. Panie Andrzej, proszę. Oczywiście. Zajeżdżamy, no faktycznie leży kobieta przed wersalką. No i lekarz dochodzi, tam sprawdził co swoje, siada do stołu i pisze tą karteczkę zgonu, nie? A taki pielęgniarz był, jemu było Paweł czy Piotrek, już nie pamiętam tej chwili dokładnie. Doszedł do mnie i mówi, Janusz, ja jeszcze wyczuwam puls, nie? Tej kobiety. On się uczył za lekarza, ostatni rok. I mówi, idź przynieś defibrylator, mówi, i tą. I tam jeszcze ten sak, nie, żeby odsadzić tutaj tego. No i ja poleciałem na dół, przyniosłem wszystko. Strzelił dwa razy, bez jego wiedzy, bez doktora. Strzelił, kobieta się podniosła, szyknął i tam jakieś leki do żylnia. Kobieta wstała, położyła się na wersalkę. A kim był ten lekarz? Ładne nazwisko, a podły jak pies. On się nazywał Roman Korczak. Tak to mnie okrzyczano w tym kraju aniołem śmierci. Prasa, media określały mnie jako człowieka, który zabijał ludzi i brał za informację o ich zgonach pieniądze od firm pogrzebowych. Było to w czasie teraźniejszym i mijało się z prawdą.
Kiedyś zgłosił się do mnie pracownik firmy pogrzebowej. Było to tylko raz. I proponował. Ale co? Pieniądze za informacje o zgonie. Skończyło się to na niczym. Nie przyjął pan tej propozycji? Ja po prostu nie chciałem z tym mieć nic wspólnego, bo taka informacja nie byłaby zgodna z w ogóle moimi poglądami. Dzień dobry. To już pan na wolności. Oczywiście. Czy wie pan, to może pan nie wie, a może pan wie, że doktor Korczak nie żyje? No, obiło mi się to uszy. Co pan słyszał na temat jego śmierci? No, prawdopodobnie, że zatruł się sam. Samobójstwo? Samobójstwo. A wie pan, że on się załamał po tym wszystkim, co było napisane w mediach na jego temat? Po tym, co pan powiedział, między innymi. Tak, na pewno. It appeared as though he were hiding something. Was it guilt? Or a bad conscience? Or had he lost respect for death? Dla świętej pamięci Romana Korczaka dobiegł końca. Był człowiekiem sumiennym, skromnym i uczciwym, godnie zmagającym się z problemami, które dotknęły go pod koniec życia. Part of the truth is 6 feet under. Sumera had been summoned to the court. Zastanawiam się, czy pan nas nagrywał tutaj cały czas, czy nie? Zobacz, Janek. O co chodzi? Nie wiem. Pan świadek przełożył w tej chwili kasetę. Nie wiem, czy nas na drugi raz jest. Absolutnie nic nie nagrywa. W tej chwili pan wyjął, przełożył kasetę i schował do koszy. Proszę pana, no, można nagrywać publiczną rozprawę, ale nie czyni tego świadek. I informuję o tym. Nic takiego nie robię. Mam tutaj nagranie. Pana uprzedzam o tym, bo z pana wypowiedzi wnoszę, że ma pan takie jakieś skłonności, zdolności, inklinacje do działalności agenturalnej, powiedziałbym. W sensie szpiegowania. Czy była forma innej stymulacji pracowników pogotowia? Finansowej gratyfikacji za to, pieniężnej, za to, że członkowie rodziny trafiali do pana firmy. To znaczy w momencie, kiedy... Tak czy nie? Tak, była. Była. Ja zna pan Jacka Tomalskiego? Znam. Wie pan, gdzie on się teraz znajduje? Wiem. Bo musiał mu się pan opłacać. Znaczy opłacać. Forma opłacania polegała na tym, że myślę, że pan Tomalski wiele sobie... Pana, przepraszam pana, aha, nie chcę słyszeć pana dekresji, co pan sobie myśli, pan rozumiem. Tomalski. Proszę się skupić na odpowiedzi na pytania, dobrze? Jeżeli nie, to tak zrobimy przerwę, przesuniemy pana na 16 godzinę. Chce pan odpocząć? Nie. Bo pan nie ma taką formę. Przepraszam, być może mi się coś takiego zdarzy. Być może, tylko na pewno. Na czym polega ta forma? Zostawiałem jakąś pulę, powiedzmy taką, która w prosektorium, tam był dyżur. Jak to się działo dalej? Myślę, że byłem okradany. Zostawiał pan pulę. Czego pulę? Taką, jaką ktoś czego? Sobie życzył. Pulę pieniędzy. Czego zostawiał pan? Środków finansowych. Jak dużo? Tego nikt nigdy nie wiedział.
ile to było, pan, ile... Wyjdzie pan odpocząć. Proszę, zarządzam przerwę w pana przesłuchaniu, skoro pan nie wie, ile pan zostawiał pieniędzy. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. A, nie jest pan w stanie sobie przypomnieć? Tak. To jest różnica. To proszę wrócić. A jakiego rzędu były to pieniądze? Skoro szczegółów pan nie pamięta, to może jakiego rzędu były to środki? Myślę, jakiego rzędu były to pieniądze? Myślę, że ta kwota oscylowała wokół 50 dzisiejszych złotych. Od kiedy ty jesteś taki pracowity, ty? Ja się zastanawiam, od kiedy ty jesteś taki pracowity? Cały czas. To jak mnie zobaczył, to tu ukląk i przybija, a tak go nie ma. Jaki pracowity chłopak. No. Liściu, pokaż no się. To jest brygadzista od wybijania trumien, no nie? Ostatni jak puszczał do grobu, to mu telefon komórkowy wpadł do grobu i się zastanawiał, czy wejść po ten telefon, czy nie wejść. Ale mnie zobaczył, to już darował ten telefon. No nie, Liściu? Zadasz. Powietrza nie masz w kole. Masz coś pegać. Nadzieja jest w tym zawodniku, że on rozjedzie Filusia. On albo jest pierwszy, albo czwarty. To jest ostatnia niedziela twoja, to jest ostatniej szansy. Robisz 10 punktów, bo inaczej to jak Aśka mówiła, kurde. Pójdziesz na karawaniarza do nas. Pierwsze pana przesłuchanie to jest przepraszam za słowo spontaniczne. Przyznanie się do kilkunastu przypadków użycia pawulonu, może 11, w celu pozbawienia pacjenta życia. To są pańskie wypowiedzi. Tak, no i z tego, że prokurator, że tak powiem, ukierunkował mnie. Tak. Odnośnie tego... Właśnie, prosiłbym pana raz jeszcze, może, bo to jest może nowa rzecz. O, wie pan, sposób manipulacji przez prokuratora, sposób ukierunkowania. W momencie, gdy ja twierdziłem, to chyba jest napisane, że nic nie wiem o tym pawulonie, o tych rzeczach. Prokurator mówi, że to jest nieprawda, on wszystko doskonale wie. Mówi, lepiej opowiedz, mówi tą bajkę. To i tak, mówi, jest nieważne. Nie wróćmy do tej bajki, bo pan tak zaczął. Pytam, czy ściśle tak mówił prokurator? Tak mówił, tak, proszę sądu. A więc? W zamian za złożenie takich wyjaśnień, jakie teraz spoczywają przed sądem, obiecano mi w moim przekonaniu wiele. W pierwszej fazie była to niewinność, zabranie pieniędzy. Pan za obietnicę uniewinnienia bądź złagodzenia kary przez prokuratora przyznaje się, krótko mówiąc, do 4 zabójstw, tak? Tak. Powiedział pan też o braniu pieniędzy, tak? Proszę sądu. Potwierdza mi. Prawdą jest, że w tym okresie czasu przyjmowaliśmy korzyści majątkowe od zakładów pogrzebowych. O kim pan mówi? Tak. O kim przyjmowaliśmy? O kim pan mówi? No to wszyscy, którzy jeździli. Wszyscy, lekarze. Tak, ja już nie pamiętam nazwy z tej chwili. Ale wszyscy mówią. Wszyscy, nie spotkał pan lekarza, który by nie brał pieniędzy za to? Nie pamiętam. Proszę bardzo. Panie Nowodzień, czy ci dwaj pozostali oskarżeni, siedzący lekarze, siedzący na ławie oskarżonych, też przyjmowali pieniądze? Nie no, proszę sądu, ja powiedziałem, że w pogotowiu wszyscy. Ale tak, ja rozumiem, ale pytanie jest uściślające. Czy oskarżeni Wasilewski i Kuliński brali pieniądze za od zakładów pogrzebowych? Tak.
toku postępowania przygotowawczego, kiedy pan, w tym czasie zwłaszcza, kiedy pan był intensywnie przesłuchiwany, sąd dysponuje ponad 30 protokołami pana przesłuchania. 38. Co oznacza co najmniej 38 dni słuchania pana. Mam tu fragment pisma, które pozwolę sobie odczytać. Pana pisma. Dlaczego nie porusza się wątku firmy Skrzydlewski? Przecież każdy wie, że była ona kolebką początków brania pieniędzy. Sam osobiście na ulicy Dziewiarskiej byłem po pieniądze, które wręczał mi pan o imieniu Witek. Otrzymałem je, gdy w cudzysłowie skóry wychodziły. Dostawaliśmy na święta choinki, szampany, czekolady. Do tej pory mam kartki z pozdrowieniami i podziękowaniami za współpracę od tej firmy. Później pan Witek stwierdził, że nie będzie on płacił, bo to niebezpieczne. Wskazywał kwiaciarnie, w których można było odbierać pieniądze. Proszę sądu, ja powiem tak, zapomniałem o tamtych rzeczach. To jest prawda, co jest napisane. Czy jeszcze pan chce coś powiedzieć? Nie, dziękuję bardzo. Proszę pani, złoty 50 są, nie złoty 90, bo was naprawdę opierdolę za zawyżanie ceny. Ty, nie wiesz po ile jest koreanka, złoty 90? To wyglądasz jakbyś do gazu miała, tak? Taka zwięziała, taka zmarznięta. Do uśpienia. A jutro będę strzelał, jedziemy. Niektórzy ludzie pracujący w pogotowiu mówią, że pana firma, wprawdzie nie pan bezpośrednio, ale przy pomocy innych osób, że dawaliście pieniądze pogotowiu za zwłoki. Czy to prawda? Dziwi się pani, że tak mówią? Ja się nie dziwię, proszę pani, dlatego że myśmy im ukrócili ten interes i teraz będą nas oczerniać z każdej strony, tak? Co to znaczy ukróciliście? No ukróciliśmy, dlatego że można powiedzieć w pewnym sensie ja współpracowałem razem z dziennikarzami Gazety Wyborczej, którzy no jakby ten proceder uchwycili. Ja im dostarczyłem materiał. Nie mówiąc o tym, że jeden z oskarżonych siedział w jednej celi w więzieniu razem z człowiekiem, który wynajął na mnie płatnego zabójcę, więc ja mogę liczyć na to, że tu różne rzeczy dzisiaj się nam nie powie, tylko po zamówieniem trzeba te rzeczy udowodnić. Skrzydlewski had lost his job at the football club, and people were beginning to turn their backs on him. After all I had seen and heard, I felt that part of my faith was fading. Weren't they all guilty morally? But being proved guilty in law was something different. Proszę, świadka. Czy pan zna powody, dla których przeciwko panu w tej sprawie nie toczyło się żadne postępowanie karne? Czy pan zna powody? Nie. W tej sprawie odpowiada co najmniej kilku przedsiębiorców pogrzebowych. Muszę świadka powiadomić o tym, że i w związku z tym będzie moje pytanie, że przeprowadzane postępowanie przed sądem dowodowe w tej sprawie wskazuje na to, staram się to ubrać w delikatne jakieś słowa, że był pan pomysłodawcą całego tego procederu. Jeśli odniesiemy się do Gazety Wyborczej, która rozpoczęła tą głośną sprawę, prawda, to osobą, która udzieliła wywiadu z imienia, z nazwiska, byłem ja. Panie oskarżony, Nowocie, natomiast sytuacja procesowa jaka jest? W tym momencie pan widzi, bo widzę, że pan nie śpi.
tylko słucha. Proszę powiedzieć, skąd pan zna tego pana? Tylko głośno i wyraźnie, proszę oskarżonego. Znam z zakładu pogrzebowego klasy Szlezko-Ziemiarski, gdzie od tego pana otrzymywałem pieniądze. Za co pan otrzymywał pieniądze od tego pana? Pan może tak chwileczkę, powiedzieć? Proszę świadka. Za co pan otrzymywał pieniądze? Za co? Za informację o zgonie pacjenta. Za informację o zgonie pacjenta. Raz, dwa, trzy, więcej. Raz od tego pana. Raz od pana, od tej osoby, która tu stoi, tak? Od świadka. A co pan mówił, bo... Z kwiaciarni. Z kwiaciarni czyjej? Proszę Wysokiego Sądu, nie znam tego pana, nigdy go nie widziałem, nigdy nie wręczałem temu panu żadnych pieniędzy. Chciałbym pana spytać, jeśli można, w jakiej kwiaciarni ktoś mu dał pieniądze. Fizycznie jest to niemożliwe. Pan nie może, ale ja zapytam. W jakiej, bo pan, wie pan, no taka jest rola. W jakiej kwiaciarni? W której? Bo jest kilka, jak rozumiem, tak? Proszę? Jest kilka, jak rozumiem. No tak. Proszę. W 2010 roku to było na ulicy Pojezierskiej przy Zbierskiej, tak powiedziałem, po prawej stronie, w Babilonie. I trochę wcześniej, z Rubi Góra. Kto w Łodzi zaczął płacić pogotowy, panie oskarżony? Jak ja przyjąłem środowisko pogotowia, to pierwszą firmą, jaką była właśnie pana Szczepskiego. But none of this hit the newspapers the next day. The greatest Polish hero, Pope John Paul II, had died. All Poland's TV channels had 24-hour coverage for a whole week. The papers wrote about nothing else. Not a single line about Szlewski. 4 million visitors descended upon Rome. St. Peter's had been closed to all but the utmost VIPs. Szlewski had vanished. He hadn't answered my calls for 4 days now. The number you're trying to reach is currently unavailable. I decided I'd call his daughter. Dzień dobry, Monika Sieradzka jeszcze raz mówi. Dzień dobry. Pani Asiu, nie mogę się dodzwonić do pana Witka. A ja się dodzwoniłam. No a właśnie, a ja nie mogę się dodzwonić. I gdzie on teraz jest? On teraz wchodzi do bazyliki za chwilę. Do bazyliki Świętego Piotra się tak, dostał? Bo już go przeprowadzili, no. Aha. Teraz tam powinien wchodzić. Jest aha. Na placu Świętego Piotra na pewno. Aha. No. Przed chwilą pod zamkiem Świętego Anioła, jakieś 15 minut temu. Mhm. Więc wyszedłem już tam do środka, na plac. Aha, to może dlatego nie odpowiada. I co, będzie jutro na pogrzebie? Tak. A jak mu się udało tam dostać? Czy tam nikogo nie wpuszczają? Siła wyższa. Siła wyższa? Trzeba mieć chody w niebie. A on ma? On ma, no. On już jest święty do życia. On nie, no, już jest święty? Udało mu się. No dobry jest, no to mu się udało. No. Mhm. Jeśli jest dobrym, to później... Pan Bóg się wdzięcza. O Dio, nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la nostra salvezza e a cosa vuoi nascere. Od początku lat 90. Z kim jeździsz w pogotowiu? Była zasadniczą kwestią i oznaczała nie broń Boże lekarza, lepszego, gorszego, tylko konkretny zakład pogrzebowy. Oskarżony Nowocień Pawulon podawał. Biorąc pod uwagę liczbę przypisanych mu czynów i ten szczególny kontakt, kontekst sytuacyjny, gdzie w jednym miejscu, w czterech ścianach blaszanej karetki spotykają się nadzieja pacjenta, zaufanie rodziny, potrzeba pomocy z bezwzględnym działaniem
agenta ciemności, no, ubranego w strój sanitariusza. Takim pan był, panie Nowocień, panie oskarżony Nowocień. Takim pan był wtedy, kiedy pan podawał pawulon pokrzywdzonemu szwalbę pokrzywdzonej Barasińskiej, pokrzywdzonej Grabowskiej. Proszę oskarżonych o powstanie. Za zbiegające się przestępstwa orzeka wobec oskarżonego Andrzeja Nowocienia karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. The other three defendants were all found guilty as charged. I decided to leave the story there. It could be years before all the other people involved would come to court. Before I left, I wanted to say goodbye to Witold Strzelewski. Perhaps he would be charged one day. Perhaps not. What could the charge be? Bribery? He could well afford the fines. I left him in the grandstand. Powerful, rich, alone. But what of his good name? Thank you.